Jak zareagowałabyś na wiadomość, że twoja najlepsza przyjaciółka jest syreną? Hej, może pogadamy, czy coś? Nie chcę. Nie ma już normalnych chłopaków. Nie potrzebujesz tego wąsacza. Może zaśpiewasz, żeby poprawić nastrój? Widzę oceany w snach. Widzę, jak pływam w morzach. Chyba znalazłem prawdziwy diament. Masz wielki talent. Jestem Jet Wong, producent. Chcę zaoferować ci kontrakt. Komu? Mi? Biorę go! Gratulacje, będziesz wielką gwiazdą. Jeśli syrena, to twoja kumpelka. Życie będzie jak misiowe żelki. Kocham śpiewać, jak słyszycie. Mój piękny głos to moje życie. Śpiewam wciąż i to nie skrycie. Łazienka dla syrenki jest jak kanapa dla człowieka. To najlepsze miejsce do czytania. Nie, nie, tylko nie to. Ktoś puchaty chyba chciał przeszkodzić Abby w odpoczynku. Kot! Pomocy! Oskar takiej ryby raczej by nie zjadł. Nikomu się nie podobam, a ja chcę miłości. Wiem, jak ci pomóc. Chodź, kochany, będziesz mój. Moja miłość przepełni cię jak słój. Chodź, kochany, będziesz mój. Jesteś taka piękna. To działa za każdym razem. Teraz ty. Chodź, kochany. O Boże, to brzmi, jakby ktoś torturował szczeniaka. Hej, gdzie idziecie? Poczekajcie. Jak zwykle. Cóż, chyba istnieją wyjątki. Abby, zobacz, to ten koleś, który zaprosił mnie na imprezę. Flirtuje z inną dziewczyną. Bardzo ciekawie się z tobą rozmawia. Za udaną noc. Co za parszywiec. Julia, czas na nasz specjalny ruch. Piotrek, masz za swoje, zakłamany żigolaku. Julia? Na razie, Piotr. Teraz pokażę ci pielęgnację w morskim królestwie. Najpierw uczesz włosy. Widelce? Chyba działa. A teraz slime z ostryg jako serum. Co robisz? Są takie pyszne. A teraz najważniejsza jest maseczka kombu. Fuj! Julia, co się stało? To zapach ci się nie podoba? To nic, mam inny produkt na pory. Proszę, teraz gwiazda. Nie mogę jej zdjąć. Te morskie zabiegi nie służą Julii. Au, moja twarz! Ale masz czyste pory? Nie, nie tak. Tak też nie. Czy ja dzisiaj zasnę? Strasznie mi niewygodnie. Przyzwyczajenie się do spania w wannie po nocach w luksusowej podwodnej komnacie nie jest łatwe. Ach, dzień dobry. Ach. Abby chyba znalazła w końcu wygodną pozycję. Musimy kupić jej większą wannę. Makijaż na studniówkę gotowy. Czas wybrać strój. To nie. To też nie. Nie mam ani jednej ładnej sukienki. Meduza? Zadzwoń do Abby. Dzwonię. Hej, Julia. Dzwoniłaś? Tak. Mam dziś studniówkę i nie mam w co się ubrać. Mam kilka ładnych strojów. Ogony na wieszak. Ale ja nie jestem syreną. Nie mogę iść na imprezie w twoim ogonie. Nie smuć się. Hej, Sebastian. Julia potrzebuje sukni na studniówkę. Teraz czekamy. Proszę, Julia, przymierz tą. Wow, pięknie wyglądasz.
Brakuje tylko jednej rzeczy. Butonierki. To Josh. Julia, świetnie wyglądasz. Bawcie się dobrze. Popcorn jest gotowy. Zaczynamy oglądanie. Lecę, Jack. Ach, to takie romantyczne. Takie wzruszające. Cóż, kto mógł wiedzieć? Weź chusteczkę. Dziękuję. Ach, to mój ulubiony moment. Wezmę jeszcze. Zaleje mi mieszkanie. Abby, wskakuj. Co? Ale dlaczego? Wskakuj, mówię. Teraz mieszkanie jest bezpieczne i sąsiedzi z dołu też. Tak, musimy zrobić imprezę w zatopionym statku. Abby, zobacz, co fryzjer zrobił mi z włosami. Nie płacz, Julia. Sebastian, potrzebuję twojej pomocy. Mam przyjaciela, który ci pomoże. Jest przystojny? Bardzo. Hej, Julia. Hej. Julia takiego kolegi Abby się nie spodziewała. Zaczynamy. Gotowe. Wow, jest pięknie. Cóż, krab Sebastian może nie jest księciem na białym koniu, ale sporo wie o włosach. To świetne miejsce. Teraz spróbuj chłopisowego dania. Jestem tak głodna, że aż muszlę bym zjadła. O nie, co oni zrobili z Bobim? Obudź się, przyjacielu. Nie, on potrzebuje pomocy profesjonalistów. Hej, potrzebujemy lekarza. Co robisz, Abby? Uratujcie Bobiego. Jakiego Bobiego? Co się stało? Kto potrzebuje pomocy? Nie mam pojęcia. Zamówiłam tylko rybę. Wszystko jasne. Mam odpowiednie lekarstwo. Nic mu nie pomoże bardziej od słodyczy. To tylko szok. Za kilka minut będzie okej. Dziękuję, pani doktor. Biedny Bobby. Zaczynamy. Ha! Uwielbiam tę grę. Dziewczyny, dlaczego jeszcze nie śpicie? Wiecie, która jest godzina? Ale chcemy jeszcze pograć. Ani słowa więcej. Do spania. Mogę go uśpić. Dobra. Panie Myers, czas na sen. Liczy pan owce wtem. Jest pan bardzo zmęczony. Niech się pan położy obok żony. Śpi! Gramy dalej! Jest nowy odcinek Walking Fish! O nie, tylko nie to! Sebastian, wylałam wodę na laptopa! Dymi się! Już jestem! Nareszcie! Zobaczę, co da się zrobić. Abby, mam złe wieści. Twój laptop padł. Tego się obawiałam. Bardzo mi przykro. Jak mam teraz obejrzeć nowy odcinek? Hej, możesz pożyczyć mój laptop. Ale nie mogę go dotykać. Jasne, że możesz. Weź tylko specjalne rękawiczki. Miłego oglądania. Dziękuję. Prawdziwa z ciebie przyjaciółka. Oglądamy Walking Fish. Sprawdziłem wasze testy. Julia, dobra robota. Dziękuję, panie profesorze. Ray, mogłeś się bardziej przyłożyć. Dostałam piątkę. Ja to kartka. I dlaczego jest mokra? Kto się nie podpisał? To mogła być tylko jedna osoba. Abby, znów dostałaś jedynkę. Następnym razem oddaj chociaż suchą kartkę. Gdzie mogę znaleźć chłopaka? O, niezła opcja. Hej, do mnie mówisz? Tak, poznajmy się bliżej, przystojniaku. Rozumiem, już pędzę. Tak w ogóle to od razu cię zauważyłem. Dalej, Abby, twoja kolejna łowienie ryb. W porządku, to potrafię. Ach, co robisz? Wybacz, wzięła to zbyt dosłownie. Idź łowić ryby do innego baru. Abby, to była moja szansa. Ale powiedziałaś, idź na ryby. Też chciałabyś przyjaźnić się z Syreną? Daj nam znać w komentarzach poniżej. Podobał ci się nasz filmik?
więc daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał i nie zapomnij kliknąć dzwonka. Do zobaczenia!